Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmie. Jak widzicie za mną, żniwa dobiegają końca, dokładnie prasowanie słomy. To już ostatnie praktycznie działki, ostatnie belki skręcam. Ale to nie będzie o tym film. Nie będzie film też o tym, czy pryzma, czy bele, co jest lepsze. To już było wałkowane w internecie setki razy. Ta burza trwa i będzie trwała. Zwolenników tej metody czy tamtej nie będzie zawsze brakować, przeciwników tak zawsze. Ja jestem, można powiedzieć, bardziej po środku, bo ja już przerabiałem historię belowania, przerabiałem pryzmy, także już troszeczkę wiem i wypowiadałem się już na ten temat, co według mnie jest lepsze, co gdzie się sprawdza, ale w dzisiejszym filmie będzie temat taki, troszeczkę można powiedzieć ze wspomnieniami, jak to doszło, że po prostu z oporowego balociarza przekształciłem się w pryzmiarza. Także zapraszam na krótki film. No, będzie on troszeczkę ilustrowany obrazkami, przerywnikami, czy też fotografiami z lat poprzednich, jak to wyglądały u mnie zbiory sianokiszonki metodą prasowania. Także przejdźmy do tematu. Zacznijmy może rok 2003, kiedy to na gospodarstwo trafiła pierwsza prasa belująca. Jak wiecie, w tamtych czasach to było wielkie wow i to było, bele były na topie. No i u nas w gospodarstwie pierwsza była Sipma Classic na sznureczek, związaniem właśnie sznurkowym, zwykła prosta prasa, z tego względu, że jeszcze wtedy ciągniki były małej mocy. No i też, no wiadomo, no przeskok, że własna prasa, już mała kostka odchodzi out. Także to już było naprawdę dużo. I właśnie do tego jeszcze była owijarka samozaładowcza, już wtedy kupiona, McHale'a 991B, która do tej pory praktycznie jest na gospodarstwie i uważam, że to był bardzo słuszny wybór wtedy. Chociaż wtedy owijarka paradoksalnie była droższa niż prasa, no taki był czas, ale sprzedawca tutaj, dealer z Siedlec, namówił właśnie na tą owijarkę i bardzo dobrze zrobił. No wtedy samozaładowcza ze stawianiem bel, z tego względu, że tych rąk do pracy było mało. My z bratem jeszcze byliśmy mali, można powiedzieć, tam dużo siły nie wnosiliśmy. No i po prostu przy tym owijaniu i przy tym ręcznym ustawianiu, jeszcze wtedy nie było ładowaczy, tak, czołowych, trzysekcyjnych, które chwytakiem ładnie te bele ustawiały. Więc tak to po prostu się zaczęło. Później może przewińmy się już do roku 2010, kiedy to wszedł wóz paszowy, no i po prostu wymusił, można powiedzieć, zmianę, bo materiał, dobrze by było, delikatnie mówiąc, żeby był przed wrzuceniem do wozu już wstępnie pocięty w chwili zbioru, więc wtedy priorytetem stała się prasa z nożami. Jak widzicie, to może przybliżę, na gospodarstwo trafiła prasa Klas Roland 350RC, można powiedzieć w maju, przed samymi sianokosami w 2011. No i ona jest z nami do dzisiaj, tak? Praktycznie bezawaryjnie, tam miała jakieś drobne awarie, drobne usterki, ale jakichś tam grubszych remontów czy grubszych napraw nie było. Nawet wszystkie łożyska są oryginalne w tej prasie, także ona się sprawuje, można powiedzieć, świetnie i na razie nie chodzi mi po głowie nawet wymiana tej prasy, z tego względu, że ona nawet 1000 bel rocznie nie robi, a taki przebieg dla niej to nie jest jakimś tam wielkim, fenomenalnym osiągnięciem. To sobie łyka, można powiedzieć, na luzie. Już od 3 lat nawet łańcuchy napędowe wymieniam i cały czas jeszcze służą, także prasa jak najbardziej godna polecenia. Paradoksalnie walcówka, ale w słomie też sobie świetnie radzi, te baloty naprawdę nie są złe. Siateczkę też ładnie rozprowadza, nie ma z tym problemów. No i cóż, no jest w rok 2011, wtedy trafia Valtra N111 pierwsza i ta właśnie belareczka. No i powiem wam, że to już był szczyt marzeń, wszystko co trzeba, prasa z rotorem, owijarka samozaładowcza, chwytak do bel i lecimy na grubo, tak, owijanie bel na polu, wszystko, temat fajnie, pięknie idzie do czasu. Do czasu, aż wrony nie zaczęły przeszkadzać i inne ptactwo zaczęło dziurawić te belki leżące na łąkach i one po prostu musiały być szybko zbierane. I to już się zaczęły robić z tym schody. No, w 2012 wpadła laweta do bel, no i też to właśnie już
przyspieszyło te zbiory, no i było w sumie ok. Można powiedzieć, czego chcieć więcej, oporowo, całodobowo kręcimy belki rano, w nocy, w dzień i w nocy, także wszystko szło pięknie, ale tak po sąsiedzku zaczęły już chodzić, powiedzmy, i tak się przyglądałem na początku sceptycznie, a odkrywanie w zimę tego piachu, to nic to przyjemnego, te belki to jednak to jest to. No ale dało mi to do myślenia troszeczkę bardziej, jak znajomy, który kupił prasoowijarkę, porobił ją sezon, a w następnym sezonie już robił w pryzmy, a jeszcze na następny kupił już swoją przyczepę. Mówię, o kurczę, ma prasoowijarkę i ma przyczepy, trzeba byłoby przemyśleć. No i tak nieśmiało w 2015 połowę chyba, może połowę to więcej, 2/3 pierwszego pokosu, mówię, spróbujemy w pryzmę, zobaczymy, co to jest za rabitas, jak to będzie szło. No i powiem wam, że ku mojemu zdziwieniu bardzo szybko zbiór poszedł. Pasza była zadowalającej jakości w pryzmie, więc tak powoli, nieśmiało, w 2016 znowu już cały pierwszy pokos, a od 2017 były też dwa pokosy robione i tak stopniowo po dwa pokosy w ciągu roku były zbierane przyczepą, reszta w belki, no aż po prostu w 2020 już cała trawa, bo już wtedy w 2020 przydoszła czołowa kosiarka, zgrabiarka na dwa wierniki, także to już dużo było szybciej, dużo łatwiej przygotować ten materiał do zbioru, no i wtedy już na całego wszystkie pokosy poszły po prostu w pryzmy i w takim kierunku chyba będę szedł. No wiadomo, jeszcze jakieś sianko, niesianko, takie rzeczy, tematy, no i oczywiście słoma, to jest niezastąpione, to musi być balowane, więc tak pokrótce u mnie właśnie podpatrując u innych i sprowadzając technologię, przenosząc do siebie, doszedłem do wniosku, że jednak przy moich ilościach i przy tych problemach, które stwarzają ptaki, baloty jednak muszą odejść w odstawkę i weszła pryzma i chyba tak już zostanie, no nie wiem, ewentualnie jeszcze belować będę mógł trawę pod tym kątem, że będę miał zapas za duży i będę chciał się jego pozbyć, także nie wiem, czy w tym roku tak z czwartym pokosem nie zrobię, no z trzecim to mi już się nie zechce, bo tu trzeba to na duch szybko zbierać, więc przy trzecim na pewno będzie przyczepa, przy czwartym zobaczymy, jak pogoda będzie, być może się skuszę, że to zbeluję i po prostu sprzedam, ale raczej bardziej prawdopodobne jest to, że też będzie pryzma i po prostu będzie troszeczkę stopniowo zmniejszany areał łąk, żeby pozbyć się tego nadmiernego zapasu trawy. No wiadomo, to stado też troszeczkę będzie wzrastać, ale tego tak mocno bym się nie spodziewał, bo po prostu już nie ma gdzie. No i najpierw trzeba te budynki poogarniać, żeby to było wszystko tip-top, a dopiero iść dalej. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki ze wspomnieniami odcinek wam przypadł do gustu. Także do zobaczenia w kolejnych produkcjach.